Z umiłowaniem moi, witam was, z umiłowaniem moi, w jednym śladzie zapachu benzyny. Tym razem za sterów Yamaha Tracer 900 zwykłej, normalnej wersji. Mam okazję ją testować dzięki uprzejmości salonu Yamaha BM w Kłodzku. Niedawno jeździłem nowszą wersją GT ze wszystkimi bajerami. Dzisiaj jeżdżę wersją, jak to się nazywa, nie, może nie starszą, ale tą z wersją podstawową. Tutaj mamy na pokładzie założoną wyższą szybkę i teraz widzę, że ta szybka jednak dużo daje. Jest przyjemnie, chociaż mam pewne zawirowania na kasku, ale może być to spowodowane samym aparatem kamerowym, czyli kamerką. I trzeba przyznać, że mimo to, no, dzięki tej szybce się jeździ fajniej. Co do pracy Yamahy, no fajnie chodzi, chociaż wydaje mi się, że silnik lepiej chodził w tracerze GT, w tym nowszym modelu. Był jakiś taki przyjemniejszy ten dźwięk. Tutaj jest troszeczkę inaczej to, no ale to są uroki, no, motocykla samodzielnego. Tym bardziej, że ten motocykl już troszeczkę ma przejechane, bo ten ma już prawie 15 tysięcy najechane. Dużo na pewno kierowników na nim jeździło. Co jest to odczuwalne po samym egzemplarzu. To takie moje poczucia. Bardzo podoba mi się, jak tu chodzi sprzęgło. Tak mi się wydaje, że troszeczkę inaczej niż w tym modelu GT. Natomiast tak, jeżeli chodzi o skrzynię biegów, no to tak samo jak w tamtym. Tutaj nie mamy żadnego quick shiftera czy coś w tym rodzaju. Biegi zmieniamy standard tradycyjnie za pomocą wyłączenia od sprzęglenia, no i wciśnięcia biegu i znowu puszczamy to sprzęgło i wtedy ten bieg jest tak, jak zresztą powinno być w staromodnych motocyklach. Motocykl bardzo dobrze prowadzi. Siedzenie wydaje mi się wygodne. Troszeczkę inaczej kierownica niż w Tracerze. Tam miałem tak jak gdyby, chociaż tu też jest tak, ręce są w podobnej konfiguracji, jakbyśmy jeździli na motocyklu enduro, czyli dość możemy szeroko te ramiona rozstawić. No, tutaj całkowicie w ogóle nie opieramy się na kierownicy. Generalnie tutaj służy nam, ręce służą nam do, tylko do opierania się na kierownicy, ewentualnie manualnego operowania sterowaniem motocykla, czyli zmianą akceleracji, czyli przyspieszania, czy wciskania sprzęgła i tego typu, czy hamowaniem motocyklem. Także tak to wygląda. Hamulce dobre, no zresztą muszą być dobre hamulce, ten motocykl ma powera. Tamto był licznik TFT, niby był lepiej czytelny, jednakże do mnie przemawiają właśnie ten stary licznik, bardzo mi się on podobał i w sumie tak naprawdę bardzo go zazdrościłem. Żałowałem, że tego typu licznika nie ma, że tego licznika nie ma w MT-07, bo coś powie na chosteczkę taki licznik, ale mi się podoba. Silnik dość wydaje takie dziwne dźwięki, takie szumy, co może to trochę irytować. Dźwięk znowu z tłumnika jest bardzo, bardzo przyjemny. Będę prosił małżonkę o ocenienie z tyłu fotela. Jak ci się siedzi? Na którym ci się siedzi lepiej? Na tamtym czy na tym? Wygodnie. No tutaj ten akurat egzemplarz ma tą chyba kanapę komfort, co ja. Ona jest taka fajnie miękka, przyjemnie. Pod spodem twarda, ale na zwierzchu miękka, tak fajnie się na pupci rozkłada, więc bardzo przyjemnie się na niej siedzi. Więc to na in plus.
tak widzę, że przyspieszenie porównując, bo dwa motocykle, dwa tracery, no nie wiem, tam na standardowej mapie lepiej przyspiesza. Tutaj tak jak gdyby tak troszeczkę więcej ospale. Tamten to więc tu być może jakbym miał przyłączoną na A, to przyspieszenie byłoby lepsze, bo tutaj tak widziałem, że dopiero tak po chwili się zastanawiał, czy się przyspieszyć, czy nie. Takie, no dziwne to jest uczucie i niekiedy ta elektronika jak gdyby nas ogłupia i też nie, z jednej strony nas zabezpiecza przed jakimiś błędami, a z drugiej strony jak gdyby nas trochę ogranicza. I teraz właśnie to ograniczenie poczułem, bo spodziewałem się lepszego odejścia, lepszego kopa i tak naprawdę no troszeczkę się tak jak gdyby zawiodłem. Tracerem GT troszeczkę była krótsza, dlatego bo się przestraszyłem, bo tam się zaczęła świecić. Znaczy zaczęła się świecić. Od samego początku świeciła się check engine. Okazało się, że coś było wymieniane i zapomniano po prostu skasować błędu. Ale wolałem nie ryzykować, więc zawróciłem. Nie chciałbym potem naprawiać samodzielnie, bo jakby się coś tam zepsuło. Zresztą ja jestem taki zdolny, jeżeli chodzi o naprawę. Także, co mogę powiedzieć? Czy poleciłbym taką maszynę jak ta? No pewnie, żebym polecił na dalsze wyprawy i na bliższy. Ten motocykl się... O, jest zepsute światło. Motocykl tak jak tamten nadaje się dla osób niskich, ja przy 1,78 m i teraz z motocyklu dociążonym przeze mnie i żonę, elegancko się nim podróżuje, ja spokojnie dotykam dwoma nogami do ziemi na ugięciu, więc przy 1,78 m śmiem twierdzić, że ten motocykl spokojnie nadałby się dla osób, które nawet rozpoczynają swoją, jakby to powiedzieć, tak myślę, swoją jak to się mówi, Żuniu? Swoją jazdę motocyklem, tak, jeżeli będziemy oczywiście jeździć rozważnie, bo naprawdę się go lekko nie manewruje. Ja go wyprowadziłem go spod salonu, stał między motocyklami i naprawdę lekko to mi poszło. Aż zdziwiłem się, że motocykl tak duży, tak lekko można nim sobie tak między tymi motocyklami manewrować. I śmiem twierdzić, że moim zdaniem lepiej się nim manewruje niż MT-07. Tutaj jest za co złapać, bo tak naprawdę w MT-07 to nie mamy za co złapać. No, oprócz kierownicy, tu z boku, jak chcemy gdzieś tam z tyłu sobie pomóc, to jest to problematyczne. Ja w tym momencie mam założony stelaż i generalnie on jak gdyby jest takim moim drugim uchwytem do ewentualnego sobie tam poprawienia, podciągnięcia tego motocykla, czy sobie złapania tej równowagi na tą drugą rękę. No, przy spokojnej jeździe jedziemy 60, spalanie 3,2, tutaj mamy średnie spalanie 4,2, w tamtym motocyklu było 5,2. Po zakrętach to jest troszeczkę się inaczej, on jest troszeczkę wyższy, troszeczkę się inaczej po zakrętach jeździ. Ale też bardzo przyjemnie. Silnik też elastyczny, ja staram się, znaczy w ogóle tak się staram jeździć w granicach tych, żeby nie schodzić poniżej tych 3000 obrotów na tych motocyklach, oczywiście na których pozwalają, bo na przykład na Eli motocyklu to 3000 obrotów, to on chyba wolne obroty ma chyba 2,5, więc tamtych obrotów musi być więcej.
ale przy tym silniku to spokojnie. Mamy szósty bieg i ja po prostu przy 76 dodaję gazu na szóstym biegu i od 70 on pięknie przyspiesza, więc jest w miarę ten silnik elastyczny, więc dla takiej jazdy to... Także, umiłowani moi, podsumowuję temat jazdy na tracerach i 900-kach. Piękne motocykle z fajnym dźwiękiem wydechu. Motocykle bardzo elastyczne, bardzo wygodne, mające swój urok. Mają jedną, jedyną wadę, no jest ich cena. Chociaż i tak można powiedzieć, że za cenę, za swoją cenę oferują bardzo, bardzo dużo, to trzeba przyznać. Te motocykle są naprawdę, naprawdę fajnymi motocyklami, wartymi grzechu, no i tych pieniążków, no. I tym nieoptymistycznym akcentem kończę mojego motovloga, bo cóż mi pozostaje. Rekomendacje Yamaha Tracer dostaje ode mnie oczywiście. Na pewno większą niż Yamaha Tracer 700, którą swego czasu miałem też przyjemność jeździć. Co prawda wtedy jeszcze nie myślałem o kręceniu motovloga. Jakoś mi nie przypadła do gustu. Ja może dlatego, że byłem bardzo, bardzo zakochany w MT-07 i ta miłość przetrwała do tej pory. Żona też właśnie mówi, że tamten był bardzo twardy. Tutaj jest to zawieszenie jest przyjemniejsze. Także kończę swojego motovloga. Do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się cieplutko. Pa! Jeszcze tak wygląda Tracer 900 w całej swojej okazałości. Wersja już tutaj wyposażona w dodatkowe kuferki. Nie wiem, czy go dobrze widać. Wziąć sobie żadnego wziernika, bo telefon też zapomniałem. Mam nadzieję, że te krople to nie z mojego motocykla, tu po prostu ktoś postawił jakiś inny samochód i się wylało. Także zatankowaliśmy, taka przejażdżka nasza, wlałem 0,7. 0,7 wlałem, więc niewiele wyjeździłem tego paliwa. Także on wygląda, obejrzymy go jeszcze dookoła, liczniki. Standardowy wydech. Ale ładnie gada. Ładnie, ładnie. No to tyle. Dzięki.